Cześć, dotarł dzisiaj do mnie kolejny odkurzacz automatyczny, tym razem Samsung PowerBot. Będę go w najbliższym czasie testować na kanale moim. Sobie rozpakuję go jeszcze, powiem szczerze, nie mogę doczekać. Kupiłem bardzo w okazyjnej cenie. Oczywiście używany, tak jak zwykle. Myślę, że jestem bardzo podekscytowany tym zakupem. Bo jeszcze nie miałem u siebie w domu PowerBota. Miałem kiedyś w przeszłości NaviBoty, ale nie miałem PowerBota jeszcze. O, widzę, że pudełko od Fowler 7000. Tylko co w środku znajdziemy, bo coś zupełnie innego wylicytowałem. Wydaje mi się, że chyba jednak dostanę to, co wylicytowałem, czyli... Ale zaraz zobaczymy. Ups. Tak, model Fowler 9000. Ten właśnie model wylicytowałem. Naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie. W cenie mogę tyle powiedzieć, w jakiej chodzą obecnie NaviBoty, więc mniej więcej, więc bardzo atrakcyjna cena. Tu mamy ten olbrzymi pojemnik. Chyba jeden z największych we wszystkich odkurzaczach automatycznych. Z filtrem. Teraz filtr jest cyklon. O, to wszystko trzeba będzie wyczyścić. Nawet trochę zużyty jest ten filtr. Powiem wam szczerze, że kupuję tylko odkurzacze automatyczne, ponieważ wiadomo, że nowe odkurzacze są bardzo drogie. Tylko używane odkurzacze automatyczne, bo nowe automatyczne są bardzo drogie, więc zawsze poluję na jakieś okazje, długo obserwuję tam portale aukcyjne, szukam takich właśnie jakichś okazji i dopiero wtedy celuję. Tutaj wlot jest dosyć dużo, nawet ciekawe ta dziura. Myślę, że podobna jak w Dysonie. Natomiast szczotka, no to już przebija wszystkie inne odkurzacze, jest potężna. Szeroka strasznie, chyba żaden, nie wiem czy Roomba S9 chyba ma też taką potężną, tu się włącza. O. To jest jakieś odliczanie, takie jak w NaviBocie. Tu mam jeszcze stację dokującą z osobnym zasilaczem. Widzieliście coś takiego? Ja widziałem coś takiego w Roombie. W Roombie w starszych generacjach. Tych sprzed 2000, bodajże 14 roku. Jeszcze w 2012 roku kupowałem Roombę 780, to miała właśnie zewnętrzny zasilacz. I w tym Samsungu też jest zewnętrzny zasilacz. Tu jest pilot. Jakieś baterie są, więc będzie się dało sterować. Widzę, że jest regulacja mocy, wyłączanie dźwięku. Aha. Wyłączyłem dźwięk, teraz włączyłem. Można włączać tryb auto i tryb spot. Włączać zasilanie. Włączać zasilanie. Dokować. Pauza. Tryb auto. Można też na wprost nie mieścić. No, dosyć głośno, powiem szczerze, że jest. Ale cichszy od... Cichszy jest od na pewno od Roomby i od Dysona jednak jest cichszy. I ten dźwięk jest taki przyjemniejszy jak typowego odkurzacza. Oczywiście mam regulację mocy. Tryb maksymalny. Tryb spot.
To jest ta maksymalna moc. A to jest cicha moc. I włączymy tryb spot. No to w tej cichej mocy jest bardzo cichutki. Ja muszę go oczywiście wyczyścić, ale będę robić różne testy. Jeżeli macie ochotę coś specjalnego zobaczyć, to mi piszcie w komentarzach, co byście chcieli ujrzeć. Ja będę według własnego uznania jakieś testy robić na pewno. Tutaj testy odkurzenia całego domu na pewno będą. Pokoju z jakimiś tam różnymi typami zanieczyszczeń, na dywanie, na twardej podłodze. Myślę, że użyję też włosów sztucznych, żeby zademonstrować tam. Chociaż tu jest właśnie ta szczotka PET. Szczotka PET, czyli do sierści. Ona powinna być skuteczna w zbieraniu włosów, ale właśnie jak z tym nawijaniem się włosów. To nie jest model wyposażony w tą samą czyszczącą szczotkę. Więc nie wiem, jak to tutaj będzie działać, ale no zobaczymy. Powiem szczerze, że jestem podekscytowany. No odkurzacz jest potężny. Bardzo masywny, duży. Dosyć ciężki też. Wydaje mi się, że cięższy od rumby. Trochę. Wydaje mi się, że też większy od rumby. Wyższy. Na pewno ta część, która jest z tyłu, jest wyższa. Tutaj ten zbiornik też wysoki jest. Nie wiedziałem, że w tym modelu jest regulacja mocy, bo to jest jeden z tych niższych modeli. Coś uruchomiłem. Ale będzie się fajnie go testować i go wypróbuję na pewno z innymi odkurzaczami też. Tu mamy zderzak. Aha, zderzak ten w tym miejscu jest. W tym miejscu jest zderzak, ten czujniki takie dotykowe. To są czujniki podczerwieni. Tu są czujniki chyba wirtualnej ściany i pilota, czy tam stacji dokującej. Z tyłu też są chyba jeszcze tutaj czujniki w tym miejscu. Też pewnie pilota i od spodu jeszcze mamy czujniki upadku ze schodów 3. Wyłącznik, tu jest akumulator, szczotka. Nie mamy szczotki bocznej, więc on może być gorszy przy zamiataniu wzdłuż ścian, odkurzaniu wzdłuż ścian. Ale jeśli chodzi o twarde podłogi, to tutaj jest coś takiego, takie kanały są, że jak on dojeżdża w rogach na twardej podłodze, to powinien wciągać jakieś tam śmieci przez te szczeliny, bo ma taką dużą moc ssania, że powinien sobie z tym poradzić. Da się go wyłączyć w ten sposób. Tak, przytrzymując ten play pauza. Aha, w ten sposób włączamy. Błąd, ponieważ jest podniesiony. Jak podniesiemy, to wyświetla się taki trójkąt ostrzegawczy. Tu jest wskaźnik naładowania akumulatora, że jest w pełni naładowany. Tutaj mamy tryb miejscowy. Tu mamy ładowanie, włączenie do ładowarki, czyli większość programów poza automatycznym i trybem miejscowym trzeba sterować jednak z pilota. Aha, i w tym modelu widocznie nie, widać, że nie mamy programowania startu. Nie ma na pilocie takiej opcji ustawiania harmonogramu, więc to bardzo podstawowy model jest. Jeżeli wyłączymy dźwięk, to się zapala taka ikona, przekreślony taki głośnik, że jest dźwięk wyłączony. Teraz jest włączony, teraz jest wyłączony. Teraz, jeżeli by to coś zmieniać, jakieś opcje, to będę mieć bez dźwięku. A jeżeli dźwięk uruchomię, każda opcja będzie sygnalizowana takim dźwiękiem. A tak wstępnie to byłoby na tyle. Tutaj nic więcej w tym kuble nie mam. Myślałem, że coś dostanę z nim, ale tyle w sumie dostałem z nim. Jak mówiłem, to jest najprostszy model Samsunga Powerbota.
model seria VR9000. Będę go jeszcze testować, na pewno dużo testów przeprowadzę z nim. Także możliwe są testy porównawcze z innymi robotami, które już posiadam, a posiadam tutaj dosyć pokaźną ilość ich. Niestety okazało się, że ta Roomba i7, którą ostatnio zakupiłem, również w bardzo okazyjnej cenie, okazała się uszkodzona. Będę musiał ją zwrócić. Niestety ona nie reaguje w ogóle, jak dokupiłem do niej baterię, bo nie miała i mimo wszystko ona nie reaguje, nie włącza się. Niestety będę musiał ją po prostu zwrócić. Tutaj cała reszta odkurzaczy, które posiadam w tej chwili. Dyson Roomba 620, tam Roomba 980, 782, Brava Jet, skuba mała, skuba duża, nie ma jeszcze tej skuby 450, którą mam w innym pomieszczeniu i drugiej skuby 390 lub 380. I to byłoby w sumie na tyle. Dzięki za uwagę, na razie, cześć. Cześć, jeden z pierwszych testów, jaki chciałem przeprowadzić, to test zbierania tutaj takich okruchów z paluszków. Dosyć dużo ich jest. I w pierwszej kolejności uruchomię tą moc niską. Tutaj tą niską moc. Włączę wysoka, niska. I w trybie tutaj odkurzania ręcznego. Uruchomimy. I co się dzieje? Niestety śmieci zostały w filtrze. W tym cyklonie. Zobaczymy, gdy go ponownie uruchomimy. Te śmieci dalej są. Nie chcą wylecieć w ogóle z tego cyklonu do pojemnika praktycznie. A jeśli chodzi o skuteczność zbierania, no to jest taka, bym powiedział, słaba. Natomiast jeżeli uruchomię teraz tryb turbo, no, już jak widać, wszystko z tego cyklonu jest zbierane, przenoszone do pojemnika. Jak widać, z dywanu też zostało wszystko zebrane, tak jak być powinno. A jeśli chodzi o pojemnik, no to śmieci już nie ma w tym przedziale, tylko są tutaj w tej części. A ten pojemnik jest ogromny, naprawdę. Dużo śmieci, dużo kurzu się w nim zmieści. To jest bardzo fajne. Chociaż niestety ten odkurzacz jest bardzo wysoki. Też ma tą wadę właśnie, że nie zmieści się pod każdy mebel. Ja na szczęście takich mebli nisko zawieszonych nie mam za bardzo w domu. To jeśli chodzi o pod łóżkiem, no to raczej powinien sobie poradzić. Wjechaniem. Spokojnie wjedzie poduszko. Jest jeszcze bardzo dużo miejsca, także. Kolejny z szybkich testów z Samsunga Powerbota VR9000. To będzie tutaj taki test z takimi kawałkami papieru pościnanymi. Spróbujemy go oczywiście najpierw w trybie mocy niskiej. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Widać, że się szybko zapycha. Już prawie praktycznie całkiem się zapchał. No i przestał zbierać. W tej chwili, jak widać, tutaj jest
faktycznie całkiem zapchany ten cyklon. Spróbuję uruchomić zwiększoną moc. Ale to już nic nie pomoże, ponieważ cyklon uległ zapchaniu. Spróbuję go opróżnić. Tutaj też ten wlot uległ zapchaniu. Ta moc jednak jest za niska. O, także tutaj uległ zapchaniu ten wlot. Teraz spróbujemy. Jeszcze raz. Tym razem z tą mocą maksymalną. Tutaj troszkę rozczepię te śmieci. Zobaczymy, co teraz będzie się działo. O! Poszło. Jak widać, ta efektywność zbierania jest jaka jest w tym trybie maksymalnej mocy. No nie jest najgorzej. Na pewno nie, to nie jest godny konkurent dla Roomby, ale widać, że nie jest źle. Pojemnik jest zapełniony tymi śmieciami, które zebrałem przed chwilą. Które zebrał przed chwilą odkurzacz, który ja mu wysypałem. Pojemnik można łatwo opróżnić. Na pewno prostota wyjmowania tego pojemnika jest tutaj na plus. Ponieważ jest to bardzo łatwe. Nie wymaga użycia żadnej siły. Wystarczy pull, tu jest pull, pociągnąć i już mamy wyjęty pojemnik. Później składamy, tu dociskamy i gotowo. Żeby otworzyć, wystarczy nacisnąć tutaj przycisk, pociągnąć, wyjąć cyklon. I mamy dostęp do pojemnika.